Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku RimWorld, a jestem Kilewski, a to oczywiście jest RimWorld. I co dzisiaj robimy? A oczywiście przypomniałem sobie, że źle czytałem kiedyś grę na jakimś złym zapisie, przez co muszę jeszcze raz robić zadanie z Tesseronem. Głupia sprawa, muszę przyznać, głupia sprawa, no ale no cóż. A i teraz... no teraz w sumie nic. Dobra, musimy jeszcze raz to zrobić, ale zrobimy tym razem to mądrze. Nie zrobimy tego mądrze, bo praktycznie nikt nie ma broni i wszyscy są rozbrojeni. Niech żyje nasza kolonia. Wielka i potężna. Dobra, Sara. Ty wierzę, że ty sama pokonasz tego Tesserona. Tylko musisz to zrobić dobrze. To może trochę spowolnię grę. O, i wskakuj w niego. O, a, nie ma tak łatwo ze mną. Dobra, i myk ją. Sara jest nieśmiertelna, nic mi nie zrobisz. Chociaż ten miecz może być słaby na tego Tesserona, tak mi się wydaje. Wiesz, walną ją, kurde, nieźle. Lewa noga roztrzaskana, mechanoid atakuje. Dobra, Sara, ty się jednak wycofaj. Jednak się nie nadajesz do tej roboty. Ciup! O! Okej. Nie będę narzekać. Dobra, wyciągnij z niego mechalinka, który jest w tym ziomku. I ten prom chyba trzeba będzie rozwalić ponownie. Nie pamiętam już, co tu się robiło. Wiem, że trzeba Tesserona wyciągnąć. Co tu jeszcze robimy? Postawimy tutaj ten stolik do lepszych badań. A tutaj walniemy chyba warsztat, tak z tyłu, tak mi się wydaje. Warsztat, ale tutaj zrobimy taki bay warsztatowy, że tak powiem. I będziemy pracować na dwa warsztaty chyba. Nie wiem, czy ma to sens, ale tak sobie to wyobrażam, że może będzie działać dobrze. I tak potem będę musiał walnąć taki kolejny pokój na stół produkcyjny, ten taki wielki. Nie, ten... Nie wiem, to nie będzie działać. No to zrobimy w ten sposób. Dobra, jeden warsztacik nam starczy. Jeśli Jaguar będzie miał wiecznie chorobę z mechanitami, to na pewno będzie dobrze. A na razie jest dobrze z mechanitami, więc nie ma co narzekać. I chyba im powstają chyba krzesła, ale jeszcze nie. No, Sara, weź tu leć do tego ziomka. To mu wyciągnęłaś, tego nie możesz i możesz to zniszczyć w sumie już tak od razu, skoro tu jesteś. Pięknie. I co? Weź tego mechlinka i zanieś go do magazynu. Dobra, tyle. Tyle. Sara ucieka przed ogniem, bo się boi ognia. Klasyka. I co do rasy tu przyszła? Po co? Nauka 70. Niebieskie marzenia. Gadanie przez radio. Rysowanie na podłodze. Biegnę łonie natury. Obserwowanie prac. Pobieranie lekcji. Aha. No to wydaje mi się, że Izadora chyba wszystko... A. Izadoro. Czemu ty nie sprzątasz? Masz zajmować się jeszcze sprzątaniem. Czyli tak. Przede wszystkim przenosi czy sprząta? Jak nabrudzi, to ma posprzątać. A potem może przenosić rzeczy. Odpoczywać to niech nie odpoczywa nigdzie. O, w ten sposób. Nie no, powaliło ją. Kurde, Boga w sercu nie masz? Dobra, kij, ona niech się bawi. Może jakieś boosty dostanie do czegoś. Miło by było. No chyba, że kolejny samotnik wyrośnie z zero społecznych relacji. Znaczy, no, zdolności. Ale tu się już zwierzę zrobił. Taki międzygatunkowy. I wargi, i krowy, i jaki. Co tam się znowu stało? Kto znowu... No dziecko nam płonie. Ale dobra, jak to mówiło... Już? No. Kurde, tępy dzieciak. O, teraz akurat deszcz spadł. Świetnie. Dobra, to deszcz niech sobie spada, tylko... A ty co robisz? A, przez radio sobie gadasz. No to fajnie akurat. To akurat cieszy, że sobie gadasz. Obecnie pragnie nauczyć się tego samego wszystko. Aha. Nie no, to spoko ma tutaj. Jest zadowolona z nauki. Żeby te dzieci chciały się tak uczyć i w ogóle. O, widzę, że już się Sarze trochę popsuł ten prochowiec. Ile mam procent już? 48. Skoro masz 48, to powinien teoretycznie wylądować już tutaj, z tego co się orientuje. Nie. A podnieśmy to do 50. Bo w sumie jak ma już 50%, to po co ma już
nie być tu, znaczy czemu miałby tutaj się nie znajdować? Oczywiście, że musi się znajdować w tym miejscu. Przydałoby się też właśnie postawić ten stolik, po to, żeby móc w końcu rozkładać te, no... mechanoidy na części. A, nie wiem, czy ktoś zauważył, tak swoją drogą, że te nasze robociska, niektóre są nowe. Na przykład ten Scorcher, czy choćby ten Tesseron, to są nowe robociska. Więc ten dodatek skupił się jednocześnie na mechanoidach, na rozwoju dzieci. W ogóle to jest super dodatek, ten biotech. A, jeszcze pragnę dodać, jeśli ktoś w ogóle jeszcze słucha, jest tutaj. Jeśli ktoś jeszcze nie kupił Rewolda, a zamierza, to niech stara się jak najszybciej to zrobić, bo mają być podnoszone ceny. Już to była oficjalne ogłoszenie, było właśnie na Steamie, że już Steam zarekomendował producentom tej gry, czy producentowi, nie, chyba producentowi, a w sumie ciężko powiedzieć, czy to jest jedna osoba, czy więcej. Tynan, no pewnie pan Tynan coś to robi. Dobra, tak czy siak, jest rekomendacja właśnie, żeby kupować te gry teraz, ponieważ jak się nie kupi, to będą droższe i to znacznie. I tak nasz kochany twórca gry powiedział Steamowi, że okej, nie skorzysta z ich oferty, którą oferowali. Oferty mam na myśli, że oferowano, żeby ta gra była znacznie droższa. Tam chyba doszła do około 100, chyba 60 zł, a ty nam obniżył chyba do 140. A wiecie co, nawet wam powiem dokładnie. Gra niech sobie tutaj leci. O, powolutku, pewnie nic się nie stanie. Ja powiem wam dokładnie. Żeby nie było, że ja tu głupoty gadam. Więc tak, ja wejdę sobie tutaj w Rewold i jest, o, jakie patche? Dzisiaj patche były jakieś? Ciekawe, dobra, mnie patche nie obchodzą. Steam rekomenduje 161 zł, a my planujemy na 150 zł. Dobra, nie jest to jakoś duża, jakaś wielka zmiana, ale no wciąż jak widzicie, no będą zmiany cen i to spora. Teraz już nie wiem, ile Rewold kosztuje. Nie w sumie zobaczę stronę w sklepie. Rewold kosztuje 124 zł. 124 zł, stosuje 125. Jeszcze miejmy na uwadze to, że jeszcze są 3 DLC, które są dosyć drogie. Bo każdy jest po 72 zł i sam biotech stówkę kosztuje. Więc to jest wydatek spory. Nie, że zachęcam do piracenia. W sumie nie zachęcam do piracenia, bo akurat Rewolda bardzo warto wspierać. Bo takich gierek jest akurat bardzo mało. No a w końcu wam trzeba poinstalować prąd w pokojach, bo to jest tragedia. To tu jest po ciemności cały czas życie. Dobra, może jakoś tak zrobimy? Powiesili tu już, czy jeszcze nie powiesili? Nie, tu przewód idzie, dobra. Tu idzie przewód, czyli jest dobrze. Tu jest jeszcze prąd, trzeba zainstalować jeszcze tu. O, właśnie, ścianę podstawić jeszcze tutaj. Z marmuru. Siup. Tu też postawmy ściany z marmuru. W ten sposób. Może tu poszerzyć troszeczkę. Tutaj nie ruszam, bo będzie źle. Szał obrażanie jaguara. To smutne. O, mamy w końcu penicylinę. Dobra, czas zmienić moim ludziom. A właśnie, praca. No tak, muszę im pracę dać. Dobra, Izadora. Ty masz z rana rób se cokolwiek. Przed spaniem rób se cokolwiek, ale w środku dnia od 10 do 18 masz pracować. A potem sobie rób co chcesz. Tak to sobie zarządzimy. A Krim, a ty podłączasz się oczywiście pod osoby stare. Tutaj naszych wyjadaczy kolonijnych. Dobra. To powinien być git. Jaguar kogo tu obraża? Wszystkich obraża Jaguar. W sumie... To jest Jaguar, hapnij. Haps. Dobra. I hapnij sobie Udarda. Haps. Hapnij sobie Tiffy. Haps. Okej. Okay. Wszyscy zostali hapnięci. Znaczy teraz wszyscy są osłabieni, bo z racji, że mają trochę mniej, mają znacznie mniej krwi, to trochę im się, no, świadomość zmniejszyła. To jest trochę słabo. Czemu masz niedobór na Sock Go? Przecież masz Sock Go w magazynie. A, wiem czemu. Dobra, jak to zrobimy? Więc tak, jeśli chodzi o politykę używek, mamy rekreacyjnie i tutaj mamy piwo, ambrozję i teraz jeszcze wszyscy macie brać penicylinę. Jak to było? Co piąty dzień? Chyba co piąty dzień.
Jakby, jak to było z penicyliną? Właśnie, to też zacznijmy produkować penicylinę, tak żeby na magazynie było jej tak... Nie, to jest penoksycylina. Penoksycylina, niech będzie penoksycylina. Rób do uzyskania tak tych penoksycylin... No tak, 30? Żeby na magazynie było jak będzie już tak ich z... 8... To produkujcie od nowa. Dobra, to w ten sposób na penoksycylinę i macie wszyscy brać i to co ile trzeba brać, żeby ludziom to służyło. Czas trwania haju na dawkę, no to jest, no, źle to przetłumaczyli trochę, no ale no, znaczy no jeśli chodzi o mechanikę, to w sumie tak to działa. Dobra, 5-6, czyli dajmy na to, że jak będą brać co szósty dzień, to może tragedia się nie stanie. No. Więc będzie co 6 dni. Dobra, penoksycylina co 6 dzień. Piwko codziennie, ambrozja co drugi dzień. Dobrze. I teraz na uzależnienia pozwolę wam brać sok Go. Znaczy, nikt w sumie nie jest uzależniony na sok Go. Ale, znaczy no nikt. Jest tylko Tiffy, ale nikt inny, więc sobie to powinno działać tylko na Tiffy, z tego co się orientuję, więc dobra. Co pierwsze zrobi Tiffy, kiedy zmieniłem prawo? Walnie sobie z sok Go. Yo, a teraz popyla. Od razu poszła Williamsa leczyć. Nie wszyscy mają te choroby, teraz te mechanitowe? Czy powiem wam tak, jeśli oni mają mieć wiecznie te mechanity, to za cenę lekkiego bólu, ale potężnej manipulacji mógłbym żyć z tym cały czas. Oni sobie tylko po prostu to leczą troszeczkę. Takie mechanity, jeśli miałby być z nimi zawsze, to naprawdę byłoby dobre. Kurde, Jaguar. No, Sara nie, bo ona go zabije. Cream, dawaj, walnij mu w pysk. Tak, dawaj go w pysk, mu. Dobrze! Czemu tego do szpitala niesiesz? No niech będzie szpital, dobra. Odmaszerować Cream. Dobra, to wynieść i tu postawić ścianę. Dobra, postawić, dobra. Jaguarek tutaj naprawiony. Sobie oni są spoko ci Genie. Raz ich walniesz, pyski się łamią. To jest naprawdę dobre, ponieważ dzięki temu mamy świadomość tego... Co ja żebym tu zrobił? A, bo mieli tu stawiać, ale nie wiem czemu nie stawiają. Dobra, ja tu jeszcze wykopę chyba jeden w tą stronę. Tak czy siak? Tego jeszcze nie przełożyli, tutaj jeszcze nie poprzykładali. Ale już tam kable, gdzie mieli założyć, to już założyli. A to dobrze akurat, to dobrze. To cieszy. Dobra, tutaj jest akcelerator defrostu. I czemu on... A, wiem czemu on. Bo oni tak fajnie zrobili na grafice koncepcyjnej, że oni połączyli kablami, te kable zrobili na czerwono, pomalowali je. A propos malowania kabli, to ja właśnie zrobię sobie małe pole uprawne gdzieś tutaj. Nawet na tych nieżyznych terenach, gdzie będziemy uprawiać barwnik. I z tego co się orientuję, barwnik chyba w końcu dostał chyba tą wartość handlową, bo on chyba kosztował 0 albo 1. A teraz co coś kosztuje, możemy na przykład to handlarzy hurtowych kupować, więc to jest akurat spoko. To jest akurat spoko. Dobra, to już przełożyli, super. Więc walimy tutaj laboratorium badawcze ze stali, a czego możemy? Ze srebra, uranu, super stali, to nie. Ze stali po prostu i tutaj będzie miejsce na ten taki, no, akceleratorek. Znaczy, no, to się jakoś nazywało. To będziemy mogli sobie już rozłożyć. Tutaj warsztat. Porozcinaj mechanoida bez końca. Oraz co możemy teraz zrobić? Możemy zrobić implant ślimaka. A co to daje? Do siedzi w uchu teoretycznie. Zainstaluj, to zastępuje ucho. To możemy dać Tiffy. Ponieważ Tiffy ucho lewego nie posiada. Ucha lewego. Możemy dać jej lewe ramię, protezę zwykłą. A czy czekać na bioniczne? Nie, na bioniczne nie ma na razie co czekać. Więc tak, walimy protezę ramienia i walimy protezę ślimaka. Znaczy implant ślimaka. I to powinno być spoko. Dobra, więc to idzie na produkcję. Z tego co się orientuje, to będzie dobrze, jeśli to zrobi akurat Jaguar. W sumie, znaczy, no... Są rzeczy, do których przekładam większą wagę. Na przykład implant ślimaka może robić już sobie ktokolwiek. I to leci na koniec.
Można robić sobie cokolwiek, ale akurat ręce, nogi są bardzo ważne dla ludzi, no bo to daje im, znaczy no dla nas też ogólnie, ale tutaj daje im to manipulacja plus ruch, a to są dwie bardzo ważne cechy, znaczy dwie bardzo ważne statystyki. Nie! Znaczy, okej, możesz sobie nadużywać, tylko żebyś tylko się nie uzależniła, bo jak się uzależnić, to będzie problem. A ja nie wiem, czy jest dużo ambrozji tutaj u nas na mapie. Bo ambrozja spoko, ale bez przesady. Bo jak się człowiek uzależni, to wtedy jest, no, niezależny, ale od rozumu. No. Nie, nie ma już ambrozji. A nie, jest, jeszcze jest ambrozja, dobra, super. To zbierzmy tej ambrozji trochę. Bo trzeba nam ambrozji więcej, trzeba ambrozji więcej. W sumie. No jak to robić? Czy warto tym ludziom zaspokajać uzależnienia? Bo uzależnienie chyba jest o tyle złe, że im w końcu może wyskoczyć to, że jak komuś wyskakuje uzależnienie, to co? Nie wiem w sumie, co się wtedy dzieje. Teoretycznie może wystąpić marskość wątroby, ale to chyba podczas uzależnienia od alkoholu. Ale pewności nie mam. Pamiętam, jak kiedyś swojej niewiedzy, ale to na początku gry, chciałem kogoś leczyć z uzależnienia od Lucyferium. To w ogóle była śmieszna zabawa. No, dobra. Żeby tego Cream nie dostało uzależnienia, to będzie spoko. Bo jak wybuduję sobie tolerancję na to, to będzie słabo. Weź przestań, naprawdę, proszę cię. Dobra, jeszcze się nie uzależniła. Czemu tu śpi Izodora? To gdzie śpi Cream? A? Dobra. Izodora. Tu śpi Cream. Cream. A Izodora będzie spała ze swoimi rodzicami. Tylko, że tak. To łóżeczko postawimy tutaj. A tu walnijmy łóżko zwykłe. O, w ten sposób. W ten sposób. I priorytetowo mi się tym zająć. O, w końcu postawili to. Super. Gdzie jest mój budowniczy jakiś? Dobra, tu budują. Jaguar co robi? Śpi. Jest 4 godzina. Czemu ty dalej śpisz? A, z tego co kojarzę, mechanity nie pozwalają chyba się dobrze wyspać, z tego co kojarzę. Nie, tempo odpoczynku plus 70. Czyli, że może lepiej się wyspać, z tego co rozumiem. Chyba ta. No, może źle rozumiem po prostu. Smutna młodzież. Smutne, że młodzi ludzie mają problemy. Jakie problemy ma nasza młodzież? Nie ma żadnych problemów. Dzieci chcą pobierać lekcje. Dobra. Jest biurko szkolne? No to nie, niech może Sara zacznie prowadzić lekcje. Sara karmi Williamsa. Okej. Dobra, a i właśnie Cream. Cream, ty nie jesteś Cream, tylko Creama. Creama. Dobra. I o dziwo, Creama jeszcze się nie uzależniła. To w ogóle jest ciekawe. Ale pewnie jak przebije 50%, to będzie już teraz uzależniona. Jeszcze nie, ale ma przebić. Jeszcze ma przebić. A, dobra, to dajemy na to. Weź się nie uzależni, naprawdę. Zbudowałeś już dużą tolerancję. O, gdzie? TV, szybko, tu. Sara, szybko, tu. TV, Sara, wy tu, wy tu. Planowanie przestrzenne. Nie. No, nie przez. Dobra, hi. Weźmiemy sobie to. Udart, ty bierz szczelbę. Roza, ty weź w sumie tego KMA. Jaguar, dobrze. I ty dobrze. Izodora, bierz karabin do ręki. Dobra. Dobra. Wy się nie bójcie. Stella. Stella, Stella, Stella. A w sumie Stella będzie ciekawym tutaj naszym frontierem. Dobra, wy wszyscy idźcie tu. Kij z tamtymi broniami. Stella, dobra, wejdź. Rzuć granat. Uciekaj. A nie, ty nie masz jak uciekać. A jednak masz jak, dobra. Teraz Sara bije, Tiffy bije. Kurwa mać, no. Izadora, strzelaj tutaj.
Ty się wycofuj, Stella. Tiffy, ty też się może wycofuj. Sara, ty też się wycofuj. Dobra, jakoś to zadziałało. Jak tam, Tiffy, twoje ręce? Jeszcze całe? Nic ci nie ukradli? Wszystko masz, dobra. Udart, ty się ustaw tu. I kto jeszcze miał tutaj się czymś zająć? Roza, niech leci tu. Dobra. Dobra, Sara, dobrze, dobrze, dobrze. Źle, 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 źle. Wycofaj się, Sara. Dobra. Chodź tu. Dobra, niech Tiffy będzie na froncie, dobrze. Kurde, słabo trochę to wyszło. I mamy za ciasne korytarze, to się nie nadają do walki z tymi, kurde, z tym robactwem. To akurat jest słabe i to wciul. To jest słabe i to wciul. Chociaż w sumie, o, dobra, jak zrobimy tak, to teraz będzie dobrze. Nie, to ją... Nie, zamieniliśmy się miejscami po prostu. To nie, no radzą sobie. Izadora ma już pierwszy level w strzelectwie. Izadora może znalazłaś w ogóle swoje powołanie. Dobra, poradzili sobie. Tiffy, ty się wycofuj, Izadora wycofuj się, ty się wycofuj, ty się wycofuj. Sara, ty weź podobijaj. Dobij spelopeda, dobij spelopeda. Siup. I dobij tu. Tiffy, czy masz wszystko na miejscu? Wszystko na miejscu. Sara, wszystko na miejscu? Wszystko na miejscu, dobra. Więc będziemy mieli teraz troszeczkę mięska robactwa tutaj posiadane. Tylko trzeba będzie naprawić nasz więzienie troszeczkę. Ale w sumie te granaty walnęły i nic się dużo nie stało. Więc te granaty coś takie słabe. O, i Izadora, sprzątaj w ogóle. Nie, no super takie dziecko. Takie dzieci jak sprzątają, no to są fajne. Sara, czemu ty leżysz? Boś się za bardzo wykrwawiła. Dobra, to tak, Tiffy ma 12 godzin, a Burgundy gdzie jest? Leczy Sarę. Dobra, to niech leci leczyć Sarę. Ta Sara nam powinna nie umrzeć, bo ona nie może umrzeć. O, dobra, już jej tutaj zaleczył połowę rzeczy, więc jest git. Właśnie, Sara, sprzęt. Mechlinka wyrzuć. A nie, teraz nie możesz wyrzucić, bo jesteś, no, niedziałająca. Wyrzuć Mechlinka i niech Jaguar go sobie wszczeli w łeb. Jaguar jest odbycia człowiekiem od robotów. Dobra. Więc teraz będzie można produkować roboty. Przybyły kapsuły. Tego nie zauważyłem. Dobra, przybyły kapsuły. Kto to przyleciał? No przez naprawdę... Dobra, no, sam naprawił. Weźcie mi to, wydobądźcie. Dobra, konstruktoid. Fajnie. Mamy... To w co on jest zaliczany? W mechy, tak, mamy zakładkę mechów tutaj. Projekt, co to jest projekt? Auto naprawa, auto na... niech się... W sumie tak, robot kontrolna 1, okej. Jaguar, pracuj. Dzieci wolno chodzić, wolno ci chodzić. Ej, w sumie ich można tutaj blokować. To ty chodź tylko w strefie naszej domowej, bo jesteś konstruktoidem. Więc tylko w strefie domowej sobie chodź. Dobra. To jest rumba nasza, to jest nasza rumba. Więc dobra, to co robimy? Tryb bojowy? Chyba nie. Select Overseer? Summon... Ej, fajne! Możemy sobie wołać więcej, no, wrogów mechanoidowych, żeby ulepszać nasze roboty. Może źle to powiedziałem, ale mniej więcej wiadomo, o co chodzi. Tak, macie pracować. Tak, niech nasza rumba pracuje, dobra. Ale kogo mam to wybrać? Chciałem tylko Jaguara jako tych ludzi. Nie no, to jest dobrze. Wybierz podobno. Dobra, nie wiem, to niech pracuje. Nie wiem, jak ta rumba ma pracować, ale niech sobie pracuje. I jak ona pracuje? Znaczy, co ona wykonuje w ogóle? Ona ma mini działo. To jest konstruktoid. Energia, mini działo. Okej, nasza rumba wzięła kamil. Całe 20. Ile to ma skilla w konstruowaniu? 10. Ej, to jest w zasadzie bardzo dobry. Ej, to jest bardzo dobry. I co? I nasza rumba zaniosła kamienie i sobie produkuje tutaj, tak? Nie jakoś szybciutko, ale produkuje. Nie no, strasznie wolno to robi. Ale... Ej, ale w sumie fajne.
Fajne, mamy rumbę naszą, znaczy rumbę, naszego konstruktorka. Dobra. Rumba rumbą, ale trzeba robić rzeczy ważne i ważniejsze. Musimy walnąć w końcu tutaj, żeby było ładnie, regały na broń. Może nie w ten sposób. Regał z drewna, myk, myk. Może nie w ten sposób? Że tak to zrobimy, żeby było ładnie? Tak, tak, tak. I w ten sposób, o! W ten sposób zrobimy regały na broni. Tu na dole. Dobra, i tu kopiujemy ustawienia. I łączymy. Wszystko i wklejamy im to. Dobra. I teraz jaki to jest składzik? Bronie. I stroje? Jaki jest ten stroje? A, bo to jest na normalnym, a to jest na ważnym. No to tutaj damy preferowane. Ale to już bez strojów. Bo stroje na razie tutaj nie lecą. Też nie. Nie, dobrze. Bo tutaj lecą stroje, a tu też lecą stroje. Ale tutaj nigdy nie pójdą, bo one idą tu. Chyba tak. Dobra, i tą strefę tutaj zmniejszmy, żeby w razie czego składali te rzeczy tutaj na ziemi. Dobra, więc to wygląda tutaj w ten sposób. Zainstaluję tutaj też światło w sumie, czemu miałoby się nie świecić w tym pokoiku. W ten sposób. Zainstalujemy światło naszych więźniów, żeby im tutaj świeciło. Zdrów. No, dawaj. Dobra, i tutaj, i tutaj. Tutaj bym zainstalował światło, lampę nocną może. Chociaż może nie. Wpierw to ja no dobra, na razie tutaj nie ruszam, na razie tutaj nie ruszam. Bo nie widzę sensu. Bo tutaj nie widzę sensu to robić. O, postawili to już, super. Badajcie, badajcie co? Multianalizer. Też nie wiem po co mi multianalizer. Doładowanie neuronowe? Też nie. To mi się nie opłaca, to mi się... Tarcze! Tarcze będą dobre dla moich wojowników. Więc je weźmiemy. Je weźmiemy akurat. Okej, to jest git. No tak, wyprodukowanie. Ile tarcz będzie potrzebować? Klima, idziesz naprzód, bo dla ciebie będzie broń. Fajna i w ogóle. Sara, ty masz to, ty masz to. Klima będzie miała broń. Stella ma granaty. Woodard ma... Sztucer. No, sztucer jest bardzo dobrą bronią dystansową. Roza ma karabinek tego typu, krótki PM-ik, znaczy no mały PM, co się PM nazywa? Ciężki PM, a no to mały, a to jednak ciężki. Bo to sobie pistolet maszynowy, no ale no, jak to tłumaczyć, żeby było poprawnie? No William, ja cię wezmę na koniec, bo ty jesteś niewartościową osobą naszej kolonii, a ty potrzebujesz więcej hemogenu, no to bardzo mi przykro, nie będziesz miała więcej hemogenu. A i właśnie... Dobra, myślałem, że się już powieliło. Weź to Tiffy rozwal. Myk, myk. Dobra, dobrze. Robactwo pokonamy. Gorzej by było, gdyby oni wykluli się gdzieś tutaj, tak losowo w tym naszym korytarzu. To będzie trochę problematyczne. Ale na przykład jakby wykluli nam się tu w magazynie, oj, to byłaby tragedia, wam powiem, bo wtedy... walka nie byłaby taka, że ja narzucam sobie granatów i będzie spokój. Oj, nie byłoby takich fajnych rzeczy. W ogóle my produkujemy te wełny z megaleniwców i to jest fajne, bo ona jest całkiem chyba droga. Czemu nikt tego nie niszczy? Znaczy no, nie dekonstruuje. Co najmniej dziwna sprawa. Co najmniej dziwna sprawa. Słuchaj, ta mechanika tych robotów jest podobna jak z tych, Guaranlenów. A i właśnie miała wejść jakaś aktualizacja, chyba dzisiaj weszła. Która miała trochę bardziej integrować sprawy z tego, Rimworlda, oj kurde, nie to chciałem kliknąć. Miały integrować, tak jakby to dobrze powiedzieć, Royalty, Biotecha oraz Ideology. Jakoś tak dobrze to połączyć, chociaż nie wiem jak to dobrze działa. No, nie wiem jak to porządnie działa, bo w sumie ciężko im powiedzieć. Dobra, zaraz będzie wyprodukowany nasz miecz dwuręczny super stali, a ty jak tam, Jaguar, jesteś dalej... No dalej jesteś, kurde, podkręcony.
To fajnie, to fajnie. No, to jest grupa pracująca. Co to znaczy? Ustawienie do ładowania. Zmień moment rozpoczęcia ładowania mechanizmu. Aha, okej. I gdzie on się ładuje? Muszę zostawić jakiś punkt ładowania mechanoidów, czy nie? Nie mam nic takiego chyba. Biotech? Nie. Nie. No chyba, że... Chip sygnałowy, help komandora... Kosiarze! Duża ładu... O, jest, ładowarka, rzeczywiście, jest, jest. Stacja do tworzenia mechów, okej. Antena pasa mechowego. Aha. Aha. Ej, fajne, fajne. Czy to jest szczególnie dobre, kiedy gra się pod te... Pod... Jak się zaczyna się już tym ziomkiem, pod mechatronika. Czy mechatronika to chyba złe nazwa, to jest. Wspaniały miecz wyszedł, super, on jest wspaniały i ogółem. No, piękny całe te, że tak powiem. To tak, Krima, ty weź, wyposaż ten miecz dwuręczny, bo on jest dla ciebie. Cieszy mnie to wielce, że go wzięłaś. O, i super, regały postawione i w ogóle jest teraz pięknie i w ogóle. Proteza ramienia została stworzona. I teraz leci proteza ucha. Tak, dobra. Więc teraz Tiffy, czas ci wprowadzić lewe ramię. Znaczy wprowadzić, wstawić lewe ramię. Staw prostą protezę, lewy bark. Tą operację najlepiej by... Sobie dajmy dobre leki, żeby to się udało. Młody młody Williams został położony... Kurde, nie. Jesteś Peter. Nie jesteś Williams. O! Jesteś Peter. Dobra. Tutaj... leży tutaj. Dobra, Tiffy będzie teraz no, miała wprowadzaną nową rękę, że wprowadzaną. A operacji dokona Krima. Okej. Okay. To w sumie jest to nasz najlepszy... to jest nasz najlepszy lekarz, no bo Tiffy sama sobie operacji nie zrobi. A ty, Burgundy, wyłączę ci samo leczenie, bo jest ono nieefektywne. I jak tam? Wprowadzona rączka? O, nie powiodło się. Jak to katastrofalny błąd. Kurca fuks. No, no dobra. To zrobimy jeszcze raz. Lewą rękę. No ale czemu się nie udało? No tak trudno jest stawić coś, czego nie ma. Ale skończ tego ślimaka już robić, człowieku. Znaczy, to teraz już bez znaczenia chyba, no ale no... Bez sensu kompletnie to wyszło. Dobra, więc nasza kolonia sobie tutaj prosperuje całkiem ładnie. W końcu wygląda jak kolonia, znaczy kolonia, nie wygląda jak kolonia, wygląda jak po prostu banda ludzi siedzących pod, no, pod ziemią, ale jednak wygląda fajnie i mi się to bardzo podoba. Teraz tylko wywalnąć jakąś fajną świątynię i w ogóle będzie już super. A może byśmy ją rzeczywiście walnęli tutaj? Ale to raczej już w kolejnych odcinkach, bo ten jest wystarczająco długi. I wystarczająco się w nim działo. O, więc dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnych. Cześć!